Dzień dobry, z tej strony Chapel Fishing. Dzisiaj wyzwanie. Jestem na łowisku. Ani to PZW, ani komercja. Czyli taka bezpańska, dzika żwirownia. Nie wiem, co mogę się spodziewać, jakich ryb. Na pewno jest dużo drobnicy, drobnej ryby. Będę łowił na metodę w celu uniknięcia jak najmniejszych ryb, kozłowienia coś ciekawego. Zobaczymy, co się uda. Zobaczcie to łowisko. Cisza, spokój. Nawet nie ma wędkarzy. A ja próbuję coś złowić. Każda ryba będzie cieszyła z tego łowiska. Dlatego trzymajcie kciuki i miłego oglądania. Do wstępnego nęcenia zrobimy kulki. Zanęta, kukurydza zmiksowana, odrobinę peletu, odrobinę kukurydzy, konopie. No i to poślemy procą w te miejsce, w które będziemy łowić. Może nie będzie proc bardzo precyzyjna, ale na pewno chcę zwabić ryby, żeby w miejscu łowienia jakieś ryby się pokazały. Dobra, bierzemy proc i próbujemy trafić w te miejsce. No, w miarę leci w te miejsce, co chce. Aja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 j
Nie jest to duża ryba. Ale jest. To najważniejsze. Takie sportowe leszczyki. Bardzo sportowe. Weźmiemy go w podbieraczy, żeby jeden był w rękach. O. Cudny. Wracaj do siebie. Kolejny jakiś mały leszczyk. No, tutaj chyba większych ryb jest bardzo mało.
taki potworek, taki chudy. No, walczymy z potworami. O, ciut większa chyba rybka. Ważny leszczyk. O, pięknie się wypiął. Idzie jakaś ryba. Nie jest to jakiś wielki leszcz. Ale metoda nawet na takim dzikim łowisku jest bardzo skuteczna. Bo brania są. No, ryby łowimy, jakie występują w łowisku. No, z zielkiem. Ogromne leszcze. Pyk. O. Zjadł. Połowę zjadł. Dobra. Kolejny leszczyk. No, jakiś taki ciut większy. Trochę się stawia. No już większy. I kolorki ma z dzikiej żwirowni. Taki. Oj, chodź. I tak cię wypuszczę. Ładniutkie ubarwienie, fajne. Hop. Może podejdę ciut większe. I tak cały czas podskubuję. O, skup. Skup. No, dużo tutaj drobiazgu jest. Dużo drobnego leszczyka. Pewnie i drobne płotki tam pływają i skubią. O, skubię. No, ale nie chcę wziąć.
Co jest najfajniejsze w takim łowieniu, na takich dzikich wodach, trochę zapomnianych, trochę mniej uczęszczanych przez wędkarzy, to że mówimy w samotności, w ciszy, naprawdę możemy fajnie obcować z przyrodą. I czerpać z tego przyjemności. A ryby jakieś są, jakieś łowimy, to zawsze to pozytywnie. Każda jakaś większa ryba to jest dla nas zaskoczeniem i miłym akcentem dzisiejszej wyprawy. Naprawdę można miło spędzić z metod feeder na takim łowisku. No i podskubywało i na tyle. Przerzucimy. Jaki zestawik dzisiaj? Podajnik od Drenana 25 gram, przelotowo, przypon 10 cm z igiełką, haczyk bodajże 12. Naładowany podajnik. I go posyłamy i czekamy na branie. I teraz sprawdzimy sobie, czy na coś bardziej kolorowego założymy jakąś przynętę. Tutaj mam truskawkę, czyli taki różowo czerwony kolor. Ciekawe, czy ryby to polubią. Jakaś kolejna rybka. Wielkość nie powala. Ogromne leszcze z dzikiej żwirowni. O, większy leszczyk. Czy bardziej waleczny? To samo, może ciut większy.
Coraz większe. To chyba jakaś inna ryba, bo... Tak, po to przyjechałem. Jest. Piękny złoty karaś. Tak naprawdę liczyłem na tą rybę. Piękny złoty karaś. Właśnie takie łowiska dzikie, trochę zapomniane, mniej uczęszczane, kryją takie piękne złote ryby. Jedna z piękniejszych ryb naszych łowisk. Wracaj, piękny jesteś. Super. Coś fajniejszego. Nie. Wydawało się. No ciut większy leszczyk. No i kończymy na dzisiaj łowienie na łowisku, gdzie jednak występują mniejsze ryby. Trafił się złoty karaś na pocieszenie. Dzięki za lajki, za subskrypcje. Pozdrawiam i do następnego. Cześć!